Halo, halo! Halo, halo! Boże, jakaś taka nieogarnięta jestem. Cześć! Mam nadzieję, że na dobrym fanpage'u nadaję. Cześć dziewczyny i chłopaki. Bezcukrowe. Poczekam, aż wam zacznie Facebook rozsyłać powiadomienia. I wystartujemy z kolejną sesją Q&A. Rękodzielniczą, sprzedażową, marketingową, promocyjną. O, już widzę, że zaczął Facebook rozsyłać powiadomienia, bo widzę, że jest Gosia, widzę, że jest Kasia. Super, o, poleciało nawet serduszko, bardzo się cieszę. Cześć dziewczyny, Kasia, jestem w sukience od ciebie. Hej Gosia. 9 oczek, czekam jeszcze na chwileczkę. Hello, hello. Hej, jak się macie? Powiedzcie mi, czy dobrze mnie słychać? Czy nie ma tym razem żadnych tam takich przerywań, chyba doszłam do tego, ale to. Cześć Sylwia, ale to się za chwileczkę okaże. Cześć Weronika. Chyba doszłam do tego, co powodowało takie, no, przeskakiwania, co powodowało, że wyrwało mi głos. Zweryfikuję to dzisiejszy live. Trzymajcie kciuki, żeby to było to. Cześć Ela. Cześć Paulina, cześć dziewczyny. Jest ok, pisze Gosia. No to super. 13 oczek, bije licznik. Dobra, słuchajcie, na start oczywiście mam przygotowane pytanie. I zanim wy zaczniecie zadawać pytania swoje, ja wystartuję ze swoim, żeby nie tracić tutaj cennych minut. Króciutko się przedstawię dla tych osób, które są po raz pierwszy. Witajcie serdecznie. Nazywam się Małgorzata Sowa i jestem właścicielką marki Pillow Design. Po drugiej stronie ekraniku, po drugiej stronie kamerki czuwa nad nami moja siostra, Karolina Mackiewicz, właśnie prywatnie siostra, zawodowo partner w biznesie. Wspólnie prowadzimy butik stacjonarnie z ekskluzywną biżuterią ślubną. Karolina też ma swoją własną markę, Handmade Shoot the Sparrow. Mamy jeszcze dwie takie, które są zarodkami, jeszcze embrionami, a czekamy troszeczkę na to, aż nam się moce przerobowe zwolnią. Wspólnie prowadzimy również ten projekt Biznes bez cukru, w którym, słyszycie, mój sąsiad remontuje, stuka właśnie, przez cały dzień była cisza, w którym uczymy rękodzielników promocji, sprzedaży rękodzieła, dajemy takie wsparcie merytoryczne z zakresu różnych zagadnień dotyczących właśnie budowania swojej marki Handmade i spotykamy się tutaj co środę o godzinie 19 na takiej sesji Q&A, to znaczy, że Wy możecie zadawać pytania, ja będę na nie odpowiadała, warunek jest jeden, pytanie musi dotyczyć promocji i sprzedaży rękodzieła. Więc ja czekam na Wasze pytania. Asia pisze, że ogląda przy swoich logowaniach. Asia właśnie pracuje nad swoim logo i to jest taka praca, wiecie, dość trudna. Asia, trzymam kciuki, wszystko się myślę uda i zakończysz to sukcesem. Spróbuj pomniejszyć te prostokąciki. Barbara się wita, cześć Barbara. Słuchajcie, ja wystartuję z pierwszym pytaniem, z pytaniem, które pojawiło się na naszej grupie, grupa Biznes bez cukru. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie jest na tej grupie, to oczywiście zapraszam. I wezmę rozbieg właśnie tym pytaniem. W międzyczasie będę czekała, aż ktoś z Was napisze swoje własne pytanie dotyczące właśnie promocji, sprzedaży, marketingu, czego tamkolwiek, co dotyczy właśnie tego procesu budowania Waszej marki Handmade. No więc na grupie padło takie pytanie. Wybrałam je, bo myślę, że dotyczy ona wielu rękodzielników i szczególnie wielu startujących rękodzielników. I brzmi ono tak. Czy z Waszego doświadczenia na początku rozkręcania firmy opłaca się brać udział w dużych i drogich targach, na przykład Mamaville? Mamaville to są targi parentingowe, z tego co się zorientowałam, dedykowane mamom i rodzicom chyba małych dzieci, ale już tego nie jestem pewna, czy jak bardzo małych dzieci. Odpowiedź na to pytanie jest taka, to zależy. Najważniejsze przy starcie jakiegokolwiek przedsięwzięcia, jakiejkolwiek firmy, jakiejkolwiek marki jest to, żeby sobie dobrze zidentyfikować grupę docelową. I wszystkie działania, wszystkie działania i jakiekolwiek działania, które będziecie podejmować w procesie budowania swojej firmy od samego początku powinny być robione w kluczu tego klienta idealnego. To znaczy, że jeżeli wiecie o jakichś targach, na przykład te Mamaville, jeżeli wiecie, że na tych targach na pewno pojawi się wasz klient idealny, to znaczy taki klient, o którym wiecie, że będzie chciał kupić
wasze rękodzieło, wasze produkty, to na takie targi, nawet jeśli są drogie, warto pójść. Ale na pewno nie warto iść na takie targi nieprzygotowanym. To znaczy, jeżeli już inwestujecie w droższą imprezę wystawienniczą, w droższą imprezę targową, to do takiej imprezy naprawdę trzeba się dobrze przygotować. Drogie targi to są zazwyczaj targi, które skupiają przedsiębiorców już na pewnym poziomie. Bardzo rzadko takie imprezy drogie, w których metr bieżący tam to są kwoty czterocyfrowe, skupiają takich amatorów. To się wiąże z tym, że na takich targach stoiska no, są na wypasie. To znaczy, każdy przedsiębiorca bardzo dba o wizualną oprawę tego stoiska. Tam na pewno nikt się nie pojawi nieprzygotowany. I jeżeli wcześniej nie brało się udziału w żadnych targach i się nie ma żadnego doświadczenia, nie ma się przetestowanego tego stoiska, nie ma się zrobionej mapy produktów takiej na tym stoisku. Ja mówiłam o mapie produktów na naszej bezcukrowej dysze, do czego ona jest nam potrzebna. To trudno się będzie przygotować na takie duże targi, jeżeli to mają być w ogóle pierwsze targi. I warto sobie na początku zrobić taką przebieżkę na mniejszej imprezie, sprawdzić, jakie ustawienie, jaka forma stoiska, czy ładnie wygląda, co w nim dopracować. Jeżeli były już jakieś takie mniejsze targi, mniejsza impreza, na którym przetestowaliście sobie właśnie rozstaw stoiska, to jak samą wygodę też musicie popatrzeć na to stoisko nie tylko pod kątem układu produktów na nim, ale też pod takim kątem wygody, to znaczy z której strony wolicie stać rozmawiając do klienta, jak przechodzicie, czy w ogóle całe targi jesteście frontem, czyli przed stołem, czy wolicie za stołem. To wszystko jest bardzo ważne, bo od tego będzie zależało to, jak będziecie mieć rozstawiony towar na stoisku. I tak, jeżeli się już decydujemy na taką drogą, dużą imprezę, to po pierwsze weryfikujemy, czy tam oby na pewno są nasi klienci idealni. Naprawdę na samym początku nie ma sensu chodzić na takie drogie imprezy tylko po to, żeby ten wizerunek budować, bo na samym początku powinnyście się skupiać na docieraniu do klienta, bo na takie dopracowywanie wizerunku marki przyjdzie czas troszeczkę później, kiedy już nauczycie się tego klienta i będziecie miały komu sprzedawać, bo na takie działania też są potrzebne spore budżety. I jak już się zdecydujecie na droższą imprezę wystawienniczą, bo wiecie, i tylko wtedy się decydujecie na taką imprezę, bo wiecie, że tam na pewno pojawi się wasz klient idealny, tam na pewno pojawią się ludzie, którzy szukają takich produktów, jakie wy oferujecie, to wszystkie swoje moce intelektualne i przerobowe skupcie na tym, żeby wasze stoisko wyglądało pięknie, żeby wasze stoisko łechtało takie wizualne doznania, czy te takie, no, łechtało waszych klientów wizualnie. Nie doprowadźcie do sytuacji, w której wśród wielu wypasionych stoisk wasze stoisko będzie wyglądało jak bida stoisko. Ja wielokrotnie, niestety, w przeszłości nadziewałam się właśnie na taką sytuację i pamiętam do dzisiaj, to był rok 2011 bodajże, kiedy pojechałam na bardzo duże targi ślubne w Pałacu Kultury w Warszawie, totalnie nieprzygotowana. To znaczy, ja myślałam, że jestem przygotowana, okazało się tam na miejscu, że totalnie nie jestem przygotowana, bo w mojej głowie wystarczyło, że miałam zrobione roll-upy, że miałam, tam wzięłam z wyposażenia, które było oferowane wystawcom, taką ladę wystawienniczą i miałam swoją gablotkę, dwie nawet gablotki, które położyłam na tej ladzie i myślałam, że to wystarczy. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zobaczyłam, że na stoiskach obok aranżacja tych stoisk jest tak pięknie zrobiona, że moje stoisko wyglądało jak kącik na mopy i na środki, na sprzęt do czyszczenia sali. W ogóle nie przyszłoby mi do głowy wtedy, dzisiaj już wiem, że to był wielki błąd, ale wtedy w ogóle mi nie przyszło do głowy to, że drogie imprezy, drogie targi to też jest pewien poziom, który reprezentują wystawcy na tych targach. I zazwyczaj, jeżeli ktoś już inwestuje kilka tysięcy w daną imprezę, zainwestuje drugie tyle w stoisko, żeby ono wyglądało po prostu pięknie. I nie ma nic gorszego, jak stoicie z pięknym towarem na targach, a wokół was cudowne stoiska, a wy stoicie w takim poczuciu, że wyglądacie, jakbyście tutaj trafili z przypadku.
Więc jeśli już padnie taka decyzja, tak, to jest ten czas, mam budżet, idę. Idę na te duże, wielkie targi. No, są drogie, ale są prestiżowe i powinna się tam znaleźć. To zaraz po tej decyzji, albo nawet zanim ta decyzja, dopracowujemy stoisko, dopracowujemy towar. Pamiętajcie, że jeżeli to jest impreza stricte sprzedażowa, towaru na stoisku musicie mieć tyle, żebyście mieli w ogóle szansę na to, żeby odrobić i zarobić. Nie ma co iść z nadzieją, że się zarobi na te targi, albo że się je chociaż, jeżeli to jest jakaś impreza bardziej wizerunkowa, że chociaż zwrócą się Wam koszty, jeżeli nie będziecie mieć wystarczająco dużo towaru na stole, bo nie będzie czego kupować. I w sytuacji idealnej, kiedy zjawią się tłumy ludzi, a wy nie będziecie mieć wartości pewnej w pieniądzu towaru na stole, to też nie zarobicie, bo nie będzie co sprzedawać. Pamiętajcie też, że wybór powinien być odpowiednio duży, ale nie za duży z drugiej strony, żeby w klientach wzbudzić taki proces zakupowy, żeby zaczęli oglądać, pytać, żeby było odpowiednio dużo produktów, żeby przykuć ich uwagę, ale odpowiednio mało, żeby nie postawić ich w kryzysie decyzyjnym. To jest wszystko bardzo ważne. I taka jest moja odpowiedź na to pytanie i teraz czekam na Wasze pytania. Asia pisze, że zmienia na trójkąciki. Coś tam mi mignęło, jakiś znak zapytania. Karolina pisze, że na pewno lepiej niż na wczorajszej Eurowizji. Chodzi ci o wizję i o fonię. Nie oglądałam Eurowizji, tak fatalnie było. Ja dzisiaj nie brzmię najlepiej, więc nie wiem, może porównywalnie. Ej, wydawało mi się, że widzę pytanie, ale chyba mi się wydawało. Coś mi mignęło, jakiś znak zapytania, ale może mogłam się mylić. A, Gosia pyta, w którym module mówiłam o produktach i o stoiskach? Gosia, musiałabym sprawdzić, bo teraz ci na 100% nie powiem dokładnie, który to był moduł. Musiałabym sobie zerknąć w spis treści. Musiałabym ci zerknąć w spis treści, a być może to nie było na module, tylko w ogóle na którymś z live'ów. Bo chyba był taki live o targach i kiermaszach, jak się na nie przygotować. Weź sobie zerknij, czy tam przypadkiem nie ma. Ile produktów w takim razie prezentujecie na stole, pyta Gosia Rybicka. Gosia, jeśli chodzi o targi ślubne, to jest troszeczkę inny rodzaj imprezy. Nasze targi ślubne bardzo rzadko są imprezami sprzedażowymi. To znaczy, panny młode ultra rzadko kupują na stoisku, na targach. One najczęściej oglądają, przymierzają, kontemplują, pokazują swoje stylizacje, rozmawiają z nami i na takich targach, na ślubnych targach, dla nas najważniejsze jest to, żeby klientka odeszła od stoiska z naszymi ulotkami i z naszym adresem, żeby wiedziała, dokąd wrócić, gdzie jest nasz butik, żeby wiedziała, gdzie nas znaleźć, żeby wrócić, bo wiemy, kiedy nasze klientki kupują biżuterię do ślubu i to nie jest listopad, jeżeli ślub jest w lecie, bo one to robią dużo, dużo później. Więc my w ogóle, jadąc na targi ślubne, nie wiem, czy jest jeszcze jakaś taka branża, która właśnie działa w ten sposób, jadąc na targi ślubne, nie nastawiamy się na sprzedaż, tylko to jest dla nas bardziej taka marketingowo-wizerunkowa impreza i mieścimy się. Karola, ile ten stół nasz ma? On ma 2 metry bieżące? Chyba nawet nie ma. Nie ma 2 metrów bieżących. 1,5 metra tam jest na tym stole. Bierzemy naszą podstawową ekspozycję, bierzemy po jednej sztuce z każdej kolekcji, to znaczy z kolekcji Candelabria jeden model, jedna sztuka i utrzymujemy to, jakby te kolekcje między sobą, żeby były spójnie kolorystycznie. A na targach już mówimy paniom, że w butiku na przykład jest próbnik kolorów, że mogą sobie wybrać odpowiedni odcień, że tam jest więcej do przymierzenia i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może ze 2 razy się zdarzyło, że na targach klientka wyciągała portfel i kupowała swoją biżuterię ślubną już na targach. I to zazwyczaj była taka sytuacja, że targi były w listopadzie, a ślub na przykład w grudniu i ona była już w tym czasie szukania dodatków. Najczęściej to jest jednak tak, że te imprezy bardziej służą nam jako imprezy wizerunkowe i takie zwiększające świadomość istnienia naszej marki wśród panien młodych. Asia pyta,
Jeśli mam kilka sztuk tego samego produktu, to kłaście wszystkie na stół, czy dokładać, jak ktoś lubi dokładać. Dokładać, bo szkoda miejsca na stole, jeżeli masz kilka identycznych. Jeżeli one się różnią między sobą, no to wtedy sobie możesz położyć. Chyba, że chciałabyś zrobić na przykład taką zbiorczą jakąś misę, albo jakąś taką kuwetę zbiorczą z bransoletkami, które masz takie dość tanie, w których cena jest niska i klienci będą sobie grzebać tam na przykład i wygrzebywać różne, no takie, no, różne, są prawie wtedy identyczne te bransoletki, nie? Bo oni tam sobie, no na zasadzie takiego grzebactwa, że ktoś tam sobie wygrzebie. Natomiast jeśli masz kolekcję, jeśli masz kolekcję i w kolekcjach poszczególne produkty, to szkoda miejsca na stole na to, żeby kłaść obok siebie 5 kolczyków identycznych na przykład. Bardziej podzieliłabym to na kolczyki, bransoletka i naszyjnik z jednej linii, w jednym wzorze i obok znowu kolczyki, bransoletka, naszyjnik w drugim wzorze. Karolina odpowiada dla Gosi. Aha, no dobra, to nie będę czytać, bo tam przeczytajcie sobie w komentarzu, nie? Karolina pisze pod kątem Shoot the Sparrow. Mhm. I też ma... Karola, czy ty pamiętasz, w którym module mówiłyśmy o mapie stoiska? Czy to było w darmowym live'ie gdzieś u nas na fanpage'u, czy w kursie, na którymś z modułów? Weź sobie przypomnij, bo ja coś nie mogę sobie przypomnieć. Ale wiem, że mówiłam o tym. Pamiętasz? Może o produkcie? Czy to był... Czy o kolekcjach? Czy o produkcie? Musimy to sprawdzić, ale damy ci znać, Gosia. Damy ci znać. Czekam na dodatkowe pytanie. Dajcie, dajcie. A jak nie, to kończymy. Ja dzisiaj nie brzmię za przyzwoicie, bo u nas znowu jakaś grypa. Nie wiem, ta wiosna tak się ociąga. Tego ciepła w ogóle nie ma. No i są właśnie takie skutki. Dzięki, pisze Gosia. Proszę bardzo. Nie ma? Jak nie ma, to uciekam. Ile my tam nadajemy? 16 minut. No co wy, to byłby najkrótszy live. To było na modułach. Asia, ty pamiętasz, na którym module to było? Ja pamiętam, że mówiłam o tym w kursie, ale za Chiny Ludowe teraz sobie nie mogę przypomnieć, na którym module. Karola pisze, że o mapie stoiska było w module o technikach sprzedażowych, ale musi to sprawdzić. Sprawdzimy. Czy jakiekolwiek innowacje, pyta Ania Zielińska, czekajcie, w kwestii ekspozycji na stoisku są dopuszczalne, czy bezpieczniej trzymać się zasad, na przykład wabik tu, rzeczy chodliwe tam. Zawsze warto się trzymać takiej zasady, że tam, gdzie klienci najczęściej zerkają, tam wabik. W ogóle na stoisku warto mieć jeden jakiś taki całkiem wab, powiedziałabym, którego widać po prostu z daleka. To nie musi być wcale produkt, to może być dekoracja, to może być jakieś nietypowe oświetlenie. W ogóle warto mieć właśnie na stoisku coś, co w pierwszej linii przykuje uwagę klienta, choć po to, żeby zobaczyć, co to jest. Jeśli chodzi o eksperymentowanie, jak najbardziej tak. Karola nawet przeprowadziła taki test w tym roku na Slow Weekend w Warszawie, że sobie jednego dnia miała stoisko tak zrobione, a następnego dnia, obserwując oczywiście zachowania klientów na stoisku, przestawiła sobie na podstawie o swoich obserwacji tak, żeby w tym miejscu, gdzie klienci najczęściej patrzyli, tam były produkty, te bestsellery. Od wielu czynników będzie zależało, z której strony stoiska klienci rozpoczną patrzenie. Będzie zależało od tego, z której strony jest ruch na przykład, albo gdzie są wyjścia, albo czy to jest narożne stoisko, czy w ciągu stoisk. Natomiast takie obserwacje, jeżeli to są kilkudniowe targi i widzicie, że tam, gdzie macie bestsellery, niekoniecznie od razu klienci patrzą, jest inne miejsce na stole, na które pada wzrok ich najpierw, to na drugi dzień testujemy, przekładamy sobie jak najbardziej. Pamiętajcie, że nikt tam klejem nie przykleił tych produktów do stołu i możecie sobie je po prostu przekładać.
Czy macie jakieś fajne miejsca z inspiracjami na stoisko? Zawsze fajnym miejscem z inspiracjami jest Pinterest. Tam po wpisaniu hasła jakiegokolwiek, jakiekolwiek ci hasło przyjdzie do głowy, na Pinterestie znajdziesz milion inspiracji na każdy temat. Ważne jest, żeby stoisko odpowiadało potrzebom wizualnym waszych klientów, czyli na przykład, jeżeli produkujecie ekomydełka, to nie robicie stoiska, które jest glamour i które jest tak wypasione, że aż strach do niego podejść, tylko robicie stoisko raczej z naturalnych produktów, z naturalnych ozdób. Dopasowujecie produkt do stoiska. Jakby samo to, że jakieś stoisko gdzieś tam komuś wyglądało super, hiper bomber, nie znaczy, że od razu macie takie zrobić, bo dla was kluczem najważniejszym jest to, żeby wasze stoisko odpowiadało stylistycznie całej komunikacji wizualnej waszej marki, czyli kolory, style, motywy. To wszystko powinno się powtórzyć, na stoisku. My w ogóle bardzo dużo inspiracji, jeśli chodzi o wystrój wnętrza, o aranżację witryny sklepowej, o też stoisko, czy jakieś dodatki na stoisko, czy o ekspozytory, często czerpiemy właśnie z Pinteresta. Tam to jest po prostu nieograniczona kopalnia wszelkich inspiracji. Ale tu mam zabajdę z tyłu. Nie posprzątałam w ogóle, teraz patrzę. Dawajcie jeszcze. Dawajcie jeszcze jakieś pytanie, chociaż jedno, żeby ładnie zakończyć. Boże, szumiący, jak to ogarnąć? Po kolei, Gosia, małymi kroczkami. Pamiętaj, że wszystko ogarniamy nie na raz, bo brzygniecie cię i nie da się wszystkiego na raz zrobić. Mówiłaś, że jesteś dobra w pisaniu planu i w rozpisywaniu celów. Zweryfikuj sobie te swoje cele i te swoje plany na takie, które są możliwe do osiągnięcia w danym bloku czasowym i zacznij je robić po kolei. Nie głupi powiedział, że słonia da się zjeść tylko w jeden sposób, kawałeczek po kawałeczku. Nie da się go zjeść na raz. Nawet wilki czy te lwy nie jedzą słonia na raz, tylko sobie najpierw zjadają te najlepsze, najsmaczniejsze, a te takie na końcu. My z zadaniami robimy zupełnie odwrotnie, o tym mówiłam na grupie mastermindowej ostatnio, że te najgorsze i najbardziej takie robimy najpierw, żeby mieć później czysty umysł, ale po kolei, nie wszystko na raz, nie zrobicie wszystkiego na raz na 100%. My też czasami jesteśmy w takim stanie, że o Boże, od czego tu zacząć, gdzie to iść, co to robić teraz? I bez paniki. Coś mi stanęło w gardle. Tak nie mogę wykaszlać. To tam. Nic już więcej nie ma? Kończymy? Kończymy to dzisiejsze spotkanie? Patrzę, czy przyzwoity czas. 22 minuty. No dobra, przyzwoity powiedzmy. Średnio pół godzinki nam wychodzi, choć bywa, że tutaj gadam i przez godzinę, więc no. Więc no, o Gosia pisze, że dobry czas dla mnie, że temat wypłynął. Temat o stoisku? No tak. Jeszcze Monika coś napisała. Dopiero dołączyłam i nie wiem, czy temat tylko targów, a ja chcę wiedzieć, co to niestandardowe grupy. Niestandardowe grupy docelowe na Facebooku to takie grupy, które sama określasz. To znaczy, nie korzystasz z tych takich podstawowych grup, które ci daje Facebook, nie tylko sobie dopisujesz, wymyślasz, znaczy tworzysz jakby swoją własną grupę i tam możesz sobie różne rzeczy wpisać. Możesz sobie na przykład zrobić grupę niestandardową taką, że tworzysz osoby podobne, grupę lookalike, czyli osoby podobne do tych, które już polubiły twojego fanpage'a i wtedy troszeczkę się zdajemy na algorytmy Facebooka, który wyłapie z ludzi, którzy korzystają z Facebooka, tych, o których wie, że no, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że będą lubili podobne rzeczy do tych osób, które już lubią twój fanpage. Możesz sobie taką grupę lookalike ustawić, na przykład osoby podobne do tych, które obejrzały albo zareagowały na dany post, albo takie, które zadały pytanie, albo takie podobne do tych, które już
nie wiem, wykazały jakąś aktywność. No, i ustawiasz sobie te grupy, pozwalasz im się zebrać, bo one też tak się nie zbiorą od razu. I później sobie ustawiasz reklamę do tych grup podobnych, w zależności od tego, jaki masz cel reklamowy. Możesz sobie na przykład ustalić tak, że robisz pierwszą reklamę dla tych takiej i takiej grupy standardowej, a potem tworzysz niestandardową grupę odbiorców i poszerzasz jakby. Stwórz mi grupę odbiorców podobną do tych, którzy dobrze zareagowali na tego i tego posta, czy na tą i na tą reklamę, czy do tych, którzy już polubili, albo do tych, którzy wysłali wiadomość. Tak, tutaj Anna dopisała, że to są grupy niestandardowe odbiorców reklam. To wszystko macie w menadżerze reklam. Wejdźcie sobie w menadżer reklam i utwórz grupy niestandardowe, zdaje się, nazywa się to narzędzie. Utwórz grupy niestandardowe, chyba tak. Grupy odbiorców i grupy niestandardowe. I tam macie naprawdę bardzo jasno i przy każdej opcji jest to kółeczko z literką i tam w dymku albo po rozwinięciu macie bardzo. Tam jest, no już są różne opcje po prostu, ale te niestandardowe grupy odbiorców to są grupy, które same tworzycie i które określacie już na swoich własnych warunkach, że nie tylko wiek, demografia, płeć i zainteresowania, ale właśnie dodajecie dodatkowe takie jakby warunki, jak na przykład osoby, które lubią jakiegoś tam innego fanpage'a, nie? Czyli na przykład produkujecie czapki. No i chcecie sobie zrobić grupę niestandardowych odbiorców i możecie sobie ustawić na przykład taką grupę osób, które lubią fanpage'a z płaszczami, nie? No bo wiecie, że jak ktoś takie płaszcze wełniane kupuje, to do nich pasują wasze czapki, do tych płaszczy i możecie jakby pokierować reklamę do fanów innego fanpage'a, żeby tym fanom innego fanpage'a wyświetlała się wasza reklama. To trzeba mieszać, próbować różnych, żeby efekty były, pisze Anna. Tak, trzeba testować, trzeba ustawiać różne grupy i patrzeć, jakie macie wyniki z każdej grupy. No i później korzystać z tych grup, które dają na Wam największe wyniki przy najmniejszych kosztach. Bo to jeszcze trzeba brać pod uwagę to, jaki jest cel reklamowy, bo te reklamy różnie będą kosztować w zależności od celu reklamowego, nie? Ale tam, gdzie macie no, efektywność tej reklamy największą, to wiadomo, że te grupy najlepiej dla Was działają, nie? Czy najwyższą konwersję macie z tych grup docelowych. Ale zerknijcie sobie, otwórzcie sobie menadżera reklam i grupy odbiorców i niestandardowe grupy odbiorców. Zdaje się, że to taka ścieżka jest. I tam będziecie mieć to wszystko po prostu jak na tacy. Słuchajcie. Nie pojawiają się pytania nowe w międzyczasie, więc ja będę kończyć. A nie, coś jest, czekajcie. Czy warto iść w platformy typu Dekobazar, Art Madame, czy budować małymi kroczkami sprzedaż ze swojej strony, pyta Katarzyna Jaworowska. Warto przede wszystkim stawiać więcej niż jedną nogę. Oczywiście. Od samego początku pracujemy nad własną witryną i nad własną stroną, ale mamy tę świadomość, że na samym początku, jeśli nie mamy dużego budżetu na reklamę, nie mamy dużego budżetu na promocję, to takimi organicznymi siłami budowanie świadomości naszej marki tylko na bazie naszej własnej witryny zajmie dużo czasu. To nie jest niemożliwe i oczywiście to jest możliwe i jest możliwe w niewielkich nakładach. Ale jeżeli właśnie mamy małe nakłady pieniądza, to trzeba liczyć się z tym, że nam to zajmie po prostu odpowiednio długo. W międzyczasie trzeba jeść, trzeba płacić ZUS-y, trzeba płacić VAT-y i kilka innych jeszcze rzeczy. I dlatego warto nawiązywać współpracę z rękodzielniczymi multibrandami, ale warto też zrobić taki shopping, po prostu sobie posprawdzać, które z tych witryn faktycznie sprzedaje, bo nie każda z nich sprzedaje, niestety. Nie każda też taka witryna będzie odpowiednia dla każdego. To znaczy, to, że Trendymania to jest galeria prestiżowa, skupiająca bardziej artystów, takich rzemieślników i ludzi sztuki niż rękodzielników, nie znaczy,
że ponieważ tam jest tak ekskluzywnie, każdy produkt, każde rękodzieło będzie tam pasowało, bo nawet wybitnie zrobiona serwetka wielkanocna z najlepszych materiałów i technicznie zrobiona bez zarzutu, niekoniecznie wpisze się w klienta, który przychodzi na trendymanie. To samo jeśli chodzi o Pacamerę. Tam z kolei na Pacamerze jest więcej klientów modowych niż amatorów sztuki. I tam na Pacamerze raczej obrazy olejne nie będą się dobrze sprzedawały, natomiast wymiatają spódnice i sukienki dresowe. No bo tam jest taki typ klienta, więc jak wybieramy sobie platformę, z którą chcemy współpracować, zawsze wybieramy ją tym kluczem klienta. Znowu klienta idealnego, to jest naprawdę najważniejsze. I zastanawiamy się, czy w ogóle jest sens angażować nasze moce przerobowe i nasz czas na to, żeby podjąć taką współpracę, bo to tak się tylko wydaje, że współpraca z taką galerią jest bezpłatna, dopóki się produkt nie sprzeda i wtedy płacimy prowizję. To nie do końca jest tak, bo na samym początku płacimy swoim czasem po prostu, bo profil trzeba zoptymalizować, napisać opis, wgrać zdjęcia, wgrać przynajmniej te kilkanaście, kilkadziesiąt produktów, żeby te półki nie były puste. Zastanowić się nad słowami kluczami. Wiele galerii ma swoje własne wymagania co do zdjęć, więc często wchodzi w rachubę jeszcze w ogóle takie dedykowane fotografowanie do danej galerii. Więc to wszystko warto sobie dobrze przeanalizować, dobrze się nad tym zastanowić, żeby nie stracić tygodnia pracy na coś, co nie da żadnego efektu, co się okaże, że my tam jesteśmy, okej, super, fajnie, że jesteśmy, ale tam się nie sprzedaje zupełnie, nie ma w ogóle zupełnie zainteresowania, nawet sytuacje, w których na początku w takiej współpracy nie ma sprzedaży, ale widzicie w statystykach, że ktoś przychodzi, że ktoś, jakieś zainteresowanie jest, że po statystykach widzicie ileś tam odsłon danego produktu, to jest dla Was sygnał, że zainteresowanie jest, ale w międzyczasie coś się zadziewa, że nie skutkuje ta sprzedaż i wtedy szukacie, czy to są zdjęcia, czy to są opisy, czy to jest cena, czy to jest, no nie wiem, cokolwiek innego, co koniec końców klienta odciąga od tej sprzedaży i on rezygnuje, zostawia, wychodzi. Ale jeżeli sytuacja jest taka, że macie ten sklep i minęło już ileś tam czasu i robicie wszystko dobrze, tak jak trzeba, książkowo po prostu, tagi, opisy, zdjęcia, promujecie, pokazujecie wszędzie też to, że tam jesteście dostępne i tam można kupić Wasze produkty, a nie widzicie ruchu w swoim sklepie, to znaczy, że być może ta galeria, ten multibrand po prostu nie przyciąga klientów takich, którzy byliby zainteresowani Waszym produktem. Tak samo w targach, na targach i na kiermaszach. Nie każdy kiermasz rękodzieła, nie każda impreza modowa dla artystów, dla projektantów będzie dla każdego odpowiednia, bo na przykład, pomimo tego, że Mustasz czy Slow Weekend to są takie imprezy owiane dobrą sławą, na których jest dobra sprzedaż, to niekoniecznie tam dobrze się będą sprzedawały produkty regionalne pod tytułem serwetki do koszyczków wielkanocnych, bo to nie jest ten typ klienta. Natomiast jeżeli są lokalne kiermasze, na przykład tak jak u nas w Lublinie, cyklicznie są kiermasze przedświąteczne na Starym Mieście, no to tam niekoniecznie będą się sprzedawały dresowe sukienki, pomimo tego, że będą się sprzedawały serwetki i wydmuszki. Każda taka impreza i każda taka jakby te targi i kiermasze w realu, to tak jakby przenieść ich idea do internetu i mamy kiermasz rękodzieła w postaci galerii online. Każdą z nich trzeba przeanalizować tym kluczem klienta idealnego po prostu. Ale cisza po drugiej stronie, nie wiem, zniknęłam, przestaliście mnie słyszeć. Ani ruchu! Ja tu gadam, gadam, a tam po drugiej stronie zamarło wszystko, nikogo, ani serduszka. O nie, nic kompletnie. Dajcie znać, że mnie jeszcze słychać. Będę kończyła. Mamy pół godzinki, więc jest przyzwoicie. Tych wszystkich, którzy jeszcze nie są na naszej grupie, zapraszam na naszą grupę, oczywiście podlinkujemy. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, tam macie wszystkie sesje Q&A i wszystkie nasze live'y merytoryczne w jednym miejscu. Możecie sobie puścić streaming i po prostu pracować na warsztacie kilka godzin i cały czas będziecie się dowiadywać czegoś nowego. Mamy oczywiście swoją listę mailingową od niedawna. Można się zapisać na nasz newsletter i pobrać przy okazji planer postów dla rękodzielnika na 30 dni, planer postów na Facebooka.
Cały czas Wam przypominamy, że nasz, nie Facebook, tylko nasz e-book o kliencie idealnym, o tym, jak szukać klienta idealnego już tuż, tuż. Jeżeli jeszcze go nie ma, to tylko dlatego, że ja jeszcze się nie wykleszczyłam ze słowem wstępu do tego klienta, bo jest po prostu trudno. Trudno mi ostatnio zebrać myśli i napisać coś sensownego, a nie chciałabym robić tego, no. Ale cała treść już jest zrobiona, już nawet okładka jest, także nie wiem, a może w ogóle zrezygnuję w końcu z tego wstępu i damy Wam taki bez wstępu, tylko z samym rozwinięciem. No zobaczymy. W każdym razie, co? Miło było mi się z Wami dzisiaj znowu spotkać. Myślę, że Karoli z drugiej strony też. Podlinkujemy Wam wszystkie te miejsca, o których powiedziałam. Do naszej grupy zaprosiłam Was i co? I tyle. I widzimy się za tydzień. Widzimy się za tydzień na kolejnej sesji Q&A, więc sobie zarezerwujcie środę, godzinę 19, jak zawsze. No i tyle. Miejcie oczywiście fantastyczny wieczór. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa, pa.